Mój dziadek jest rzeźnikiem. Well, w zasadzie to był, bo już od paru lat siedzi sobie na emeryturze. Nie znaczy to wcale, że skończył z zapierdalaniem zwierząt. Wręcz przeciwnie. Od kiedy przestał pracować w masarni, odjebało mu jeszcze bardziej. Nie ma dnia, żeby nie ćwiartował jakichś zwłok na kuchennym stole. Ma to swoje plusy. Od dzieciaka mam dzięki temu nielimitowane zasoby kiełbas, polędwic, boczku i wszelkiej maści wędlin. Ale cena, jaką płacę, jest mimo wszystko dość wysoka. Dość często bywam u dziadków, mieszkają w małym mieszkanku na obrzeżach miasta. Praktycznie za każdym razem, jak wchodzę do ich kuchni, moim oczom ukazują się jakieś wypatroszone zwłoki leżące na stole, a całe pomieszczenie przypomina trochę windy z lśnienia. Dziadek przeważnie siedzi gdzieś w kącie i z upiornym uśmiechem ćwiartuje nożem jakieś krwawe ochłapy. Może nie brzmi to tak strasznie, ale polecam, żebyście kiedyś wstali w nocy po szklankę wody i nie natrafili na martwą krowę leżącą na stole. Nie wiem, jakim cudem nie zszedłem jeszcze na zawał, chyba się trochę przyzwyczaiłem do tego typu widoków. Z dekady temu mój pradziadek spadł z rowerka, a dziadkowie przyjęli jego gospodarstwo 40 km od naszego rodzinnego miasta i siedzą tam od kwietnia do października, póki jest ciepło. Na początku mieli tam kury, ale z różnych względów ich ilość regularnie się zmniejszała. Pamiętam, że wśród nich były dwa koguty, które zawsze darły pizdę tak, że szło ogłuchnąć. Raz jak sobie z dziadkiem siedzieliśmy na podwórku i gadaliśmy o dupeczkach z mojej szkoły, jeden z nich nagle zaczął ryczeć na jakąś kurę. Nie wiem, o chuj mu chodziło, może dała kuper temu drugiemu czy coś. W każdym razie dziadek dostał kurwicy i bez zastanowienia rzucił w skurwysyna nożem, który akurat leżał na stoliku obok. I kurwa trafił. Jak tak tylko patrzę na niego, do nazdychającego koguta, i myślę, czy nie przypomnieć dziadusiowi, że mam jebane 7 lat i że za parę kolejnych będzie płacił za mojego terapeutę? Kontynuując wątek kur, jak już wspominałem wcześniej, dziadkowie na zimę wracali do domu, więc od listopada do jakiegoś marca dziadek musiał jeździć tam na wieś, żeby dokarmić te pierzaste gnojki. Pewnego dnia stwierdził, że ma już dość kurwa tego jeżdżenia i marnowania paliwa, więc zabrał mnie, tasak i na przyczepkę na ostatnią podróż tamtej zimy. To, co on tam odjebał, to ja nawet nie. Powiedzieć, że to był kurzy holokaust, to za mało. Dziaduś wziął ten pierdolony tasak i zaczął latać po całej stodole, napierdalając z nim w ziemię, a czasem jak przyfarcił, to nawet w panikujące kury. Gińcie, kurwie syny! Dar mordę, a ja tylko stałem i gapiłem się, jak gania się z nimi po całej działce. Przez następny miesiąc jedliśmy wyłącznie rosół. Ja naprawdę nie wiem, skąd on bierze te zwierzęta, skoro wymordował już wszystko, co żyło na tamtej wsi, a pracy w masarni już nie ma. Mam wrażenie, że on po prostu jedzie sobie autkiem przez jakieś zadupie, patrzy, a przy drodze taka fajna, dorodna krówka sobie stoi i jeb, sprzedaje jej nóż między oczy, rzuca na dach i szczęśliwy wraca z nią do domu. Nie widzę innego wyjaśnienia. No bo w sumie czego innego spodziewać się po człowieku, który łowi ryby napierdalając siekierą w wodę. I mu to kurwa nawet wychodzi, chociaż przeważnie nie zostaje z nich zbyt dużo. Raz go matka chciała do zoo zabrać, to już przy wejściu musieli go ochroniarze wyprowadzać, bo skubany zabrał ze sobą cały zestaw narzędzi masarskich. W sumie trochę szkoda, bo zawsze mnie ciekawiło, jak smakują krokodyle. Gdyby mojego dziadka wyrzucić do jakiegoś lasu, gdzie w promieniu 100 kilometrów nie ma żadnych oznak cywilizacji, jestem pewien, że przetrwałby w nim do końca swojego życia, rozszarpując sztuczną szczęką surowe, ociekające krwią mięso. Czasem sobie myślę, czy on tak bardzo nienawidzi zwierząt, czy po prostu jest popierdolony.